Dzień dobry Państwu, Jakub Piórek, zapraszam na wydarzenia sportowe. W ostatni weekend inauguracja Pucharu Polski Nordic Walking okazała się rewelacyjna w wykonaniu zawodników KS Metra Kopolkowice. Podczas startu w Mielnie kijkarze okazali się bezkonkurencyjni, aż 19 razy stając na podium. Polkowiczanie zdobyli 11 złotych, 4 srebrne i 4 brązowe krążki. A już w najbliższy weekend sporo atrakcji czeka na kibiców piłkarskiego Zagłębia. Na lubińskich obiektach będzie mnóstwo dziecięcego i międzynarodowego grania. W sobotę do Lubina zawitają Akademie Klasy Ekstra, a więc mnóstwo piłkarskiej zabawy dla dzieciaków od najmłodszych 6-latków aż po 11-latków. Do tego moc atrakcji również dla wszystkich kibiców, którzy przyjdą obserwować zmagania najmłodszych. Zaczynamy taki dwudniowy cykl imprez, zarówno w sobotę, jak i w niedzielę zapraszamy na obiekty Akademii przed meczem z Jagiellonią, gdzie będzie naprawdę dużo się działo, bo mamy Akademię Klasy Ekstra, które przyjeżdżają do nas w sobotę. Przyjdą także piłkarze pierwszej drużyny, ich wizyta jest zaplanowana właśnie na pierwszy dzień, na sobotę. Mamy strefę cinkciarza, mamy strefę staropolanki, strefę animacji, będą balony, dmuchańce. Dużo zabaw zorganizowanych, szczególnie po tych najmłodszych. Najważniejszą imprezą na obiektach Zagłębia Lubin, która czeka nas w najbliższy weekend, jest jednak KGHM Cup, w którym na boiskach Akademii rywalizować będą 15-latkowie. Myślę, że to jest bardzo dobry sprawdzian, jeżeli chodzi o ocenę potencjału naszego zespołu, bo zespół, który będzie występował podczas tego turnieju, zdecydowanie wyróżnia się w Centralnej Lidze Juniorów U15. I teraz będzie miał możliwość porównania swoich umiejętności na poziomie międzynarodowym. Przeciwnicy bardzo wymagający, dobierani z różnych krajów i myślę, że będzie to bardzo ciekawy sprawdzian dla tych młodych naszych piłkarzy. W lubińskiej rywalizacji poza Zagłębiem wezmą udział również zespoły z Czech, Słowacji, Holandii, Belgii, Anglii i Walii. To będzie doskonała okazja do przyjrzenia się, jak na tle innych krajów wypada szkolenie lubińskiego klubu. Z założeniem KGHM Cup jest to, aby grać na międzynarodowym poziomie, aby się sprawdzać, aby grać z drużynami, które preferują inny styl gry, żeby się mogli porównywać się do drużyn europejskich, no ale znając życie i gdzieś tam pracę w przeszłości, jeśli chodzi na przykład o FC Everton czy NEC Nijmegen, to z tą pracą z młodzieżą nie wygląda to źle, także z pokorą przychodzimy do turnieju i zobaczymy, jak nasi chłopacy na tle europejskich zespołów będą funkcjonować na boisku. Tytuł sprzed roku w rywalizacji zawodników rocznika 2003 bronić będzie Zagłębie Lubin. Poznaliśmy najlepszą drużynę rozgrywek o Puchar Lubina pod szyldem Play Arena. Po raz kolejny najlepszy okazał się zespół My Travel, który w wielkim finale pokonał Pad City Lubin 15-10. Zespół My Travel wystąpił w roli faworyta spotkania, z której się wywiązał. Chociaż początek należał do zespołu Pad City, który nieoczekiwanie wyszedł na prowadzenie 4-1. Przewaga szybko zaczęła topnieć i do przerwy to zespół z czerwonych koszulkach prowadził 10-8. W drugiej połowie zdecydowanie lepsi byli My Travel. Takie może było założenie przed meczem, żeby nie od początku udowodnić, że jest najlepszy, tylko zabawić się, zagrać, żeby ta zabawa była jakaś taka dłużej trwała niż tylko jedną połowę. Mówię, chłopaki w tym momencie uwierzyli, że mogą z nami wygrać, a w drugiej połowie pokazaliśmy, że jednak to jest górą w tym meczu. Rywale walczyli dzielnie, ale to nie wystarczyło. No, brakło nam sił, chłopaki nie zawsze przychodzą na mecze, długa przerwa i w drugiej połowie żeśmy się zmęczyli, a My Travel bardzo dobra drużyna, wybiegani, jednego chyba na rezerwie mieli, ale walczyli do końca. Puchar dla zwycięzców wręczył Tomasz Górzyński, pomysłodawca turniejowej Ligi Szóstek, w której biorą również udział drużyny Play Arena. Tutaj jesteśmy gośćmi, ale zawsze staramy się obserwować, jak wyglądają rozgrywki szóstek. Wręczyliśmy puchar MVP dla zwycięskiej drużyny. No i fajnie, trzymamy kciuki, żeby w Pucharze Polski również taki sukces i tak dużym, tak wysokim wynikiem, żeby wygrali. Tymczasem wciąż trwa walka o mistrzostwo Lubina Play Arena. Zdobywca Pucharu zajmuje w stawce trzecie miejsce. Prochowiczanka Prochowice jest coraz bliżej upragnionego awansu do czwartej ligi. Podopieczni Jarosława Pedryca pokonali w ostatnim meczu Odrę-Chobienia 2-0, dzięki czemu mają już 10 punktów przewagi nad swoim rywalem. Mieliśmy ogromny respekt przed Odrą Chobienia. Wiedzieliśmy, że mieli ciężki mecz w czwartek. Mój zespół ostatnio rzeczywiście nie zachwyca.
No, jak wszyscy, mamy też również swoje problemy. Są to problemy przede wszystkim personalne po kontuzjach, ale mówię, wychodzimy już na prostą. Dzisiaj, szczególnie pierwszą połowę, mieliśmy udaną, kilka super takich zagrań niewykorzystanych, bo Rafał Szumański mógł strzelić dwie bramki. Druga połowa, bramka zdobyta na 2-0. Myślę, że to już zamknęła jakby temat, kto w tym meczu może wygrać. Gra dzisiaj zdecydowanie drużyna lepsza. Zdecydowanie lepiej fizycznie wyglądali od nas. Myślę, że ten mecz z Rudną i nie tylko, ten tydzień angielski, środa, niedziela nam troszeczkę uszczuplił kadrę pod względem personalnym. Myślę tutaj wszystkim o kontuzjach plus kartki. A dzisiaj nie poznałem swojej drużyny, no ale tak to w piłce jest. Raz jest radość, raz cierpienie. Dzisiaj dopadło nas to cierpienie, smutek, ale mamy świadomość, że tych meczów jeszcze zostało i nie spuszczamy głowy, gramy do końca. Uważam, że drużyna Prochowic jest głównym kandydatem. Jeśli już nie awansowała, to na pewno będzie awansowała. Myślę, że bardzo dobrze gra też Legnickie Pole, z którymi mieliśmy przyjemność się zmierzyć i przegraliśmy mecz u siebie. I to są dwie drużyny, które mają jakość. Natomiast wszystkie drużyny, z którymi przyszło nam się mierzyć, poradziliśmy sobie. I mam nadzieję, że tak będzie też do końca rozgrywek. No nawet grając ostatnio w czwartek w Radwanicach, no przeciwnicy mobilizują się podwójnie na mecz z nami. Nam to może nie wychodziło właśnie w takich meczach. Dzisiaj ta mobilizacja była bardzo widoczna, było to widoczne na odprawie. No i mówię, pierwsza połowa szczególnie pokazała, że kilka takich zagrań było, no tak jak przyzwyczailiśmy do gry w klasie okręgowej, w Legnickiej klasie okręgowej w poprzedniej rundzie. Gdyby pan przyszedł do szatni i zobaczył, jak zawodnicy wyglądają, mam świadomość, że oni pracują, niektórzy mają firmy, pracują w kopalni. Myślę, że większość drużyn takie problemy ma jak my, no ale niestety dzisiaj to nie był nasz dzień. Gratuluję Rudnej zwycięstwa w meczu, który teraz słyszę, że wygrali, no ale liga się jeszcze nie skończyła. Będziemy ich tam delikatnie kontrolować i zobaczymy, jak to będzie na koniec sezonu. No tak jeszcze głęboko, nie wnikliwie nie oceniam tego, co będzie po czerwcu. Na obecną chwilę koncentrujemy się na tym najbliższym meczu. No, gdybyśmy dzisiaj ten mecz przegrali, to sytuacja byłaby no jeszcze dość ciekawa, bo trzy zespoły zbliżyłyby się mocno do siebie. My mielibyśmy tylko 4 punkty przewagi. Utrzymaliśmy 10 punktów nad Odrą, 7 punktów nad Spartą. No, jest to tak dość duża zaliczka, ale jeszcze jest kilka meczy, w których trzeba być czujnym. Nic się nie zmieniło u nas. Mecz przegrany z Prochowicami czy remis z Rudną nic nie spowodował żadnej żałoby ani smutku w naszej drużynie. My na początku sezonu nie zakładaliśmy, rozpoczynając rozgrywki, że będziemy tak wysoko. Tak się tabela ułożyła, tak się drużyna skonsolidowała, że pokazało, że jednak zaangażowaniem, mądrością, a przede wszystkim chęcią wygrywania meczy w tej lidze, gdzie to jest bardzo dużo, spowodowało, że byliśmy na półmetku dość wysoko, a trudno mi teraz powiedzieć, że nie chcemy awansować. Chcemy, ale czas, życie piłkarskie i zielona murawa pokaże i przeciwnicy, czy jesteśmy do tego zdolni i czy będziemy mieli troszkę szczęścia w piłce, bo to też jest potrzebne. To był Sport. Państwu dziękuję za uwagę. Życzę spokojnego popołudnia.